Powiedziana przez Jezusa przypowieść o 10 pannach przypomina nam, że okresu dziejów świata i człowieka czeka nas ostateczne spotkanie z Bogiem, naszym Stwórcą i Panem, zapraszającym nas wszystkich do życia na wieki w Jego Królestwie Miłości. Taki jest cel naszej ziemskiej wędrówki. Taki jest horyzont naszej nadziei. Zmierzamy do fascynującej, ale niewyobrażalnej rzeczywistości, o której Paweł apostoł pisał, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Jednym z przemawiających do naszej wyobraźni obrazów niebiańskiej rzeczywistości jest uczta weselna. Jezus posługuje się tym obrazem, aby uchylić rąbka tajemnicy i pokazać, jak będzie wyglądało ostateczne przyjęcie Syna Bożego, u kresu dziejów, byśmy nie pozwolili się zaskoczyć. Nauczyciel z Nazaretu nawiązuje do sceny ceremonii zawarcia małżeństwa. U Żydów, znanej dobrze słuchaczom, małżeństwo zawierano wówczas w dwóch etapach. Najpierw miał miejsce zaręczyny, stanowiące akt publiczno-prawny, a po około roku odbywało się właściwe wesele, takie znamy choćby z opisu cudów Kany Galilejskiej. 10 panien to druhny towarzyszące orszak, tworzące orszak weselny wokół panny młodej, czekające na przybycie małżonka. 5 panien okazało się roztropnych, bo wzięły nie tylko lampy, ale i oliwę na wypadek, gdyby je zabrakło. Tej roztropności zabrakło pozostałym 5 pannom, którym zgasły lampy, zanim nadszedł oblubieniec i nie dostały się na ucztę weselną. Jak słyszeliśmy, Jezus zakończył przypowieść ważnymi słowami odnoszącymi się do nas wszystkich, szczególnie do uczniów, a więc do wszystkich. Czuwajcie, czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny. Całe nasze życie jest przygotowaniem na ostateczne spotkanie z Bogiem. Jeżeli znamy prawdę o naszym życiu i o naszej godności i powołaniu do życia na wieki w Bożym Królestwie, jeżeli jesteśmy mądrzy i roztropni, nie możemy pozwolić uśpić swojej czynności, lecz ciągle winniśmy być gotowi na spotkanie z ulubieńcem. Co robić, aby nie zabrakło oliwy dla naszych lamp? W jaki sposób mamy czuwać? Najcenniejszą oliwą w naszym życiu na ziemi jest nasza miłość. Miłość Boga i bliźniego. Służba Bogu i bliźniemu. Miłość
i służba rozjaśniają drogi naszego życia i otwierają przed nami bramy prowadzące do niegasnącej światłości Bożego Królestwa. Szczególną formą naszego nieustannego czuwania oraz przygotowywania się do udziału w uczcie niebieskiej jest pełne uczestnictwo w liturgii zapowiadającej i antycypującej czekającą nas wspaniałą i ostateczną rzeczywistość. Przygotowanie liturgii jest gwarantem jej piękna. Piękno niewątpliwie należy do istoty liturgii, ponieważ odbija się w niej piękno samego Boga, który objawia się człowiekowi. Właśnie dlatego piękna nie można traktować jedynie jako zewnętrznego elementu celebracji, być może pożytecznego, ale niekoniecznego, zależnego dodatku od wrażliwości i subiektywnych odczuć osób wielu lub wspólnot. Sama istota Bożych tajemnic objawia się właśnie w szlachetnym pięknie liturgii. Liturgia pragnie zawsze zanurzenia całego człowieka w przestrzeni prawdziwego piękna, intensywnej jasności i doświadczenia misterium, które pochodzi od Boga, rodzi się ze spotkania z Nim, prowadzi do uczestnictwa w Jego życiu oraz do prawdziwej przemiany. Gwarancją obecności piękna w liturgii jest piękna muzyka. Ona jest niejako językiem piękna, wywiedziona z przesłanek biblijnych i teologicznych. Piękna muzyka liturgiczna prowadzi do spotkania z Bogiem, który jest najdoskonalszym i nieskończonym pięknem. Dlatego potrzeba takich spotkań, jak choćby dzisiejsze. Międzynarodowa Konferencja Naukowa i związana z nią refleksja nad muzyką liturgiczną w przeszłości, w czasach obecnych i w przyszłości. I w tym kontekście podkreślenie potrzeby wierności tradycji, ale także i odnowy. Wyrażam wdzięczność za tę cenną inicjatywę Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie oraz organizatorom, prelegentom i uczestnikom konferencji wpisującej się w program 16 dni muzyki kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej. W trosce o piękno muzyki w liturgii ogromną rolę posiada Uniwersytet. Niezbędny jest bowiem dyskurs akademicki, który będzie wyznaczał nowe idee, role i kierunki działania w zakresie muzyki kościelnej. Konieczna jest zatem praca profesorów, którzy studentom będą przekazywać nie tylko swoje pasje, umiejętności i talenty, ale przede wszystkim wzbudzać w nich powołanie, gdyż muzyk kościelny jest w pewnym sensie artystą wiary. Jego powołanie polega bowiem nie tylko na odzwierciedleniu w muzyce Bożego piękna, ale także na kształtowaniu
samego siebie jako świadka tego piękna, otwierając się na przyjęcie Ducha Stworzyciela. Muzyk kościelny szuka wciąż nowych dróg dla wyrażenia poprzez muzykę przesłania Chrystusowej Ewangelii. Dziś sprawujemy liturgię i modlimy się w sanktuarium świętego papieża Jana Pawła II. Wiemy, z jaką starannością przygotowane były i są papieskie liturgie. Tak było również podczas pontyfikatu świętego papieża. Pozostaną w naszej pamięci wielkie celebracje liturgiczne podczas jego podróży apostolskich, także do naszej ojczyzny. Tylko Bóg wie, ile ludzi i jak głęboko zbliżały te celebracje do tajemnicy Boga, jak bardzo rozpalały one ludzkie serca. Zakończę słowami Jana Pawła II, który w liście do artystów opublikowanym 25 lat temu pisał: Kościół potrzebuje także muzyków. Ileż utworów muzyki sakralnej zostało skomponowanych w ciągu stuleci przez twórców przenikniętych głębokim zmysłem tajemnicy. Tysiące wierzących umacniało swoją wiarę muzyką, która wypływała z serc innych wierzących i stawała się częścią liturgii, a przynajmniej bardzo cenną pomocą w jej godnym sprawowaniu. Śpiew pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową radość i miłość, jako ufne oczekiwanie na zbawczą interwencję Bożą. Święta Cecylio, patronką dnia dzisiejszego i patronką muzyki kościelnej, módl się za nami. Święty Janie Pawle Wielki, błogosław nam z wysokości i módl się za nami. Amen.